Bardzo serdecznie o poranku, bladym świtem i jesteśmy ciekawi, ile z Państwa towarzyszy nam dzisiaj. Jak sądzisz, dużo widzów będzie z nami, czy już szybko praca, kawka? Mam nadzieję, że z dnia na dzień będzie coraz więcej. Magdo, Magdo, straszyłaś mnie wczoraj, że Ciebie nie będzie, a tu to proszę bardzo. Ale zdążyłam. Zdążyłaś, jesteś ku mojej otuszy, jesteś dla naszych widzów. Wiem, że bardzo późno wróciłaś, aż Ci współczuję. Dziękuję bardzo, ponieważ kawy nie piję, to silna herbata. Ty już piłeś rano kawkę, herbatkę? Ja piję półlitrową kawę, taką bardzo mocną, parzoną po turecku. Z mleczkiem? Bez? Gdzie tam z mleczkiem? O matko. Facet pije czarną, strong, szatana bez cukru. Tak zwane, wczoraj żeśmy tutaj rozmawiali, że pije kawę bez cukru nawet na naszym programie. To co, zapraszamy? Tak, jest. To jest program W kontrze, zapraszamy. Jest z nami Mira Ragavaharia, witamy serdecznie. Dzień dobry, o poranku. Dzień dobry, Miro. Cześć, Miro. Czuwaj. Jak ty pięknie wyglądasz. I powiedz mi, co ty takiego zrobiłaś, Mira, że YouTube stwierdził, że twój film no, nie jest bezpieczny i należy go ocenzurować? I film koniec końców jest na YouTubie, ale zdemonetyzowany. Okej. Okay. Czyli nie będzie na siebie zarabiał. Nie, niestety nie. Dostałam ostrzeżenie, że film nie zgadza się z, no z jakimiś zasadami, które YouTube głosi, że tak naprawdę ten film jest brutalny i tak dalej. Wow. Jednakże tak naprawdę nie potrzebowaliśmy YouTube'a, żeby rozpromować ten film. Udało nam się to za pomocą Facebooka. Czyli to był problem tylko z YouTube'em. Mira, ale ja powiem jedną rzecz, no bo czy komuś się to podoba, czy nie, no jakby należy do grupy, którą się nazywa filmowcy, to jest świetnie zrobiona produkcja. Tam są świetnie skadrowane ujęcia, świetnie zagrane role. Opowiedz o tej samej produkcji, bo dla mnie jest to naprawdę szokujące. Ja myślałem, że obejrzę taki filmik, wiesz, robiony tak sobie, ale to naprawdę wygląda bardzo dobrze. No, przede wszystkim muszę zaznaczyć, że wszystkie osoby, które brały udział w tworzeniu tego filmu, nie znały się na tym, nie były po szkole filmowej, ewentualnie miały styczność ze szkołą aktorską. Tam była taka druhna właśnie Weronika, ona miała styczność ze szkołą aktorską, tego co wiem, ale teatralną, czyli też nie film. Tak, mamy zamiar kręcić dalsze odcinki, ale niekoniecznie o powstaniu. Mira, ja to się boję naprawdę, co ty wymyślisz w przyszłym roku i chciałam ci powiedzieć, że jesteś cudowna. Słucha się tego wspaniale, a ja powtórkę tego programu pokażę mojej córce, bo wiesz co, jak mamy taką młodzież, to naprawdę, to ja jestem spokojna, tak ja ci powiem. Ja mam syna 20-letniego, może on by mógł zagrać. W tym filmie już? No, w tym następnym. Jeździ konno na przykład. Mam 16-letniego. No, nie załatwiamy prywatę. To słuchajcie, dobrze, jak tak, to moja córka też, żeby nie było. No, dobrze, zagrają wszyscy i my się przemarzymy jeszcze. Tak zrobimy dokładnie. Mira, słuchaj, trzymamy kciuki za ciebie bardzo mocno, życzymy ci powodzenia i będziemy śledzić to, co ty robisz, a jeżeli YouTube znów cię zablokuje, to daj nam znać. Napisz do Jarka na Instagramie albo do mnie i będziemy śledzić i się przyglądać temu, co dokładnie się dzieje w sieci. Dzięki serdeczne, wszystkiego dziękuję dobrego. Bardzo. Trzymaj się ciepło. Słuchaj, to jest w ogóle, nie kniemy, bo w myśl starego przysłowia, jeśli sam nie zajmiesz się polityką, polityka zajmie się tobą. Dlatego dzisiaj gość znany i lubiany, i taki showman w sumie, muszę ci powiedzieć. Wiesz, to jest polityk showman. On ma coś takiego, że bardzo skupia uwagę, nie tylko kamery. Zresztą zaraz zobaczysz, a widzowie chyba się już domyślają, nie że tylko chodzi... kobiet. Oj, ty zaraz tam te twoje, no showman, Jarek, showman. No ja Jarek, mówię o takim Jarek politycznym i tak dalej, wiesz. Przemysław Czarny, witamy serdecznie, witamy. Halo, halo, czy się słyszymy? Dzień dobry Państwu. Cudownie, mamy lekkie opóźnienie, ale nasi skoczkowie opóźnienia nie mają i była energia, było cudownie. Proszę mi tylko przypomnieć, kto był drugi, bo amnezja przez wstawanie o 5 rano zrobiła swoje, nie pamiętam. Kubacki, potem był kto? Potem był trzykrotny złoty medalista olimpijski, czyli Kamil Stoch. Proszę bardzo. I Piotrek Żyła trzeci. Tak. I Piotrek Żyła trzeci. Panie prezesie, jakby, no bo przecież, czy pana nie dziwią te skoki latem na skoczniach, nie wiem, przy 40-stopniowej temperaturze dodatniej? Jakby, czy to nie jest cały czas dziwny obrazek trochę dla pana?
Nie, tą bułkę i tego banana dał Adamowi i mówi, to będzie wasz posiłek. Chłopcy zaraz tam pobiegli. No a Adam wyszedł przed ten swój kontener i tą bułkę z tym bananem jadł. I tak się złożyło, że w tym dniu konkurs wygrał. No na następnych zawodach, to już w następnym dniu, banany i bułki zniknęły błyskawicznie tam z tych cateringów, a myśmy musieli sobie dowozić, kupować w sklepie i przywozić, i świat zwariował, żeby w ogóle mieć dostęp do tego posiłku. Także nie zupełnie to taka anegdota, bo to się rzeczywiście wydarzyło. Bułka z bananem, cudowna historia, ale ja jeszcze raz na moment trochę poważniej, bo słuchałam pana, jak mówił pan o tym, że to trzeba umieć, trzeba odsuwać taką, ten pressing, tak to się teraz ładnie mówi, cały ten stres, ale to chyba nie jest do końca tak. My rzadko rozmawiamy o tej ciemnej stronie, bo ja pamiętam, że Sven Hannawalt przypłacił to depresją. Niektórzy podejrzewali go o anoreksję. On chyba nie wytrzymał. On się pewnie schował później na kilka lat w cień, prawda? Dzisiaj wrócił jako komentator sportowy, ale nie było mu lekko. No zdecydowanie tak, ja czytałem jego książkę, leciał. On nie miał dynamicznego, mocnego odbicia, natomiast bardzo szybko przechodził z pozycji dojazdu do pozycji lotnej, czyli zachowywał prędkość przelotową. A ponieważ był lekki i wysoki, to leciał jak lotnia, prawda? Dopiero potem wprowadzono ten wskaźnik BMI i Hannawalt musiał przytyć około 8 kg w stosunku do przepisów. Jasne. I wtedy przestał skakać, bo już był za ciężki. I no, potem wpadł rzeczywiście w depresję. To co, Magdo, musimy lecieć. Ponieważ my musimy też lecieć, ale nie na nartach, a dalej z programem. Panie prezesie, bardzo serdecznie dziękujemy, bo to było bardzo ciekawe, co nam pan opowiedział. Ja myślę, że...